Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejną niedzielę w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu CNN, czyli Słowo na Niedzielę, czyli Kazanko do Okienka. Kochani, proszę posłuchajcie dzisiejszej Ewangelii, jeden z najpiękniejszych tekstów Łukaszowych. Bardzo piękna opowieść. Brzmi następująco: dobrze znacie, ale posłuchajcie. Jezus powiedział do faryzeuszów. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także i bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: wspomnij synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a łazarz w podobny sposób nie dole. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zjoni ogromna przepaść, tak że nikt choćby chciał stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca, mam bowiem pięciu braci, niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten. Lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Moi kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj tak naprawdę jedną rzecz zobaczyli w tej Ewangelii. Ona ma oczywiście, tak jak każda, mnóstwo warstw i można to pewnie na wielu poziomach odczytywać, ale jedna rzecz, która mnie bardzo dotyka, a też jak zawsze pomógł mi w tym niezwykle biskup Grzegorz Ryś, który mi wskazał jeszcze jedną rzecz w tej Ewangelii, tym się z wami też podzielę. Najpierw krótki wstęp, kochani. To jest taka Ewangelia, którą, mam wrażenie, można potraktować niezwykle prostacko i mam wrażenie, że bardzo niestety wielu chrześcijan katolików traktuje tę Ewangelię prostacko, czyli można ją przeczytać, że tak powiem, tak jak to mówią, jak krowa na rowie. Kochani, to jest przypowieść. Przypowieści nie wolno czytać dosłownie. Przypowieści nie są opisami rzeczywistości. Jeżeli czasem słyszę właśnie, że ktoś te, czyta tę przypowieść, to jest przypowieść, i ktoś ją czyta i mówi no właśnie, to pokazuje, że w piekle są jakieś kotły, gdzie ludzi gotują, są płomienie i tam ludzie skwierczą i tak dalej. Nie. To jest przypowieść, moi drodzy. Yy, druga rzecz. Kochani, można bardzo prostacko tę Ewangelię przeczytać w taki sposób, że yy, bogaci, którzy są na ziemi, to dostaną za swoje yy, potem po śmierci, bo jak widać, bogacz poszedł do piekła, a yy, biedak, łazarz był u Abrahama na łonie, czyli było mu bardzo dobrze. No i w ogóle, że bogactwo to jest absolutnie droga. Do czegoś bardzo złego. Moi drodzy, żeby to wyjaśnić: Zauważcie, że Łazarz leży w niebie na łonie Abrahama. Kani Abraham był jednym z najbogatszych ludzi swojego czasu. I nie jest tak, że był bogaty, ale potem dla Boga porzucił swoje bogactwo. Nie. Do końca życia, tak to przynajmniej wygląda w Biblii, był niezwykle zamożnym człowiekiem. Był prawdopodobnie wielokrotnie bogatszy od tego bogatego, co tam leżał w tym domu. Jak się czyta o jego stadach, o tym, że musieli szukać razem z lotem nowych ziem, musieli się w ogóle rozejść, bo się nie mieścili ze swoim dobytkiem w jednym miejscu, to widać, że Abraham był absolutnie po prostu nadzianym facetem. Uwaga! Abraham jest w niebie, to właśnie na łonie Abrahama leży łazarz. Kochani, wszelkie takie prostackie czytanie Ewangelii: jesteś bogaty, to pójdziesz do piekła, i takie prostackie czytanie słów pana Jezusa, jak trudno bogatym wejść do królestwa niebieskiego. Uwaga, oczywiście, że trudno, ale to nie znaczy, że się nie da. To nie znaczy w takim razie, że bogactwo to jest coś złego i za bogactwo się idzie do piekła, a jak ktoś jest bidny i ubogi, to pójdzie do nieba. Nie! Kochani, to, że nie idzie ci w życiu finansowo, to, że masz bardzo może ciężką sytuację, to nie jest od razu powód, że nadajesz się do Królestwa Niebieskiego. O co w takim razie tu chodzi? Kochani, chciałbym Waszą uwagę zwrócić na jedną rzecz. Właśnie Księstwisko Wysokiego mi to pokazał. To jest, myślę, bardzo piękna intuicja. Zobaczcie, my się zazwyczaj tak tej przypowieści przyglądamy, że trochę nie zauważamy końcówki tej przypowieści, nie? Tam, gdzie jest ten dialog między tym bogaczem, a potem Abrahamem, no właśnie na temat przejścia z jednego miejsca do drugiego. I on tam mówi taką rzecz, że słuchaj, bo ja mam jeszcze braci, mam rodzinę, no, a widzę, że wtopiłem, tak, widzę, że całe życie żyłem nie tak, jak trzeba, i wtopiłem, jestem w piekle, może chociaż ich by się udało ostrzec. Nie? Mówi: poślij tam, żeby im się ktoś z umarłych pokazał. Nie? To wtedy jak oni zobaczą ten cud. To się nawrócą. Nie? To się nawrócą i będą żyć dobrze i pójdą wtedy może do nieba. I co mówi Abraham? Mówi bardzo ważne zdanie. Mówi przecież mają Mojżesza i proroków. Mówi: niech ich czytają, niech słuchają Mojżesza i proroków. On mówi: nie, to potrzeba jakiegoś cudu. A on mówi: jeżeli nie będą słuchać, mówi Mojżesza i proroków, to nawet cud im nie pomoże. Co to znaczy, kochani? Co to jest Mojżesz i prorocy? Kochani, to jest wyrażenie biblijne, które oznacza Pismo Święte. Prawo i Prorocy, bo Mojżesz to jest prawo, Prorocy to są prorocy. Prawo i Prorocy, to jest in... wyrażenie biblijne, które oznacza Pismo Święte. Kiedy się mówiło prawo i prorocy, to po naszemu się mówiło Biblia. Czyli co mówi Abraham do tego człowieka? Mówi: "Niech Biblię czytają". Mówi: "Jak Biblię będą czytać?" To wtedy trafią do nieba. Jak nie będą czytać, to nie trafią. O co oczywiście, kochani, chodzi? Nie chodzi o sam fakt czytania książki, to jest jasne. Tylko mówi, albo oni zaczną żyć tym słowem, czyli zaczną szukać tego, do czego Pan Bóg ich wzywa w tym słowie, albo chociażby wszystkich cudów świata, łącznie ze wstającymi, umarłymi, doświadczyli, to się to nie stanie. Kani, gdyby bogacz, czytał Pismo Święte. W jego czasie oczywiście nie było jeszcze Nowego Testamentu. Oczywiście to jest tylko przypowieść, ale jeżeli by ją traktować jako opowieść o realnym człowieku, no to w tamtym czasie nie było jeszcze Nowego Testamentu, więc bogacz to musiał być Żyd, który znał tylko Stary Testament. Kochani, gdyby tylko poczytał Izajasza, Jeremiasza i tak dalej, znalazłby mnóstwo tekstów, gdzie go Pan Bóg wzywa podziel się swoim chlebem z głodnym. Gdyby wziął to słowo, i czytał to słowo i potraktował je jako prawdziwe słowo, to ten biedny Łazarz by nie leżał tam pod jego domem, owrzodziały, któremu większą litość okazywały psy niż ten bogacz. W biskup Grzegorz Żyś przytacza jeden fragment, absolutnie niesamowity fragment, komentując go bardzo pięknie, mówi tak, że powinien ten bogacz poczytać proroka Izajasza, no mowa jest, że mają proroków i Mojżesza, nie? Więc prorok Izajasz w piątym rozdziale mówi tak, biada tym, którzy od wczesnego ranka gonią za trunkami i przesiadują aż do późnej nocy, rozpalając się winem. Lira i harfa, bębenki i flet oraz wino to ich zabawa, lecz sprawy Pana nic ich nie obchodzą i dzieła rąk Jego nie dostrzegają. Dlaczego ten cytat podaje ksiądz biskup Grzegorz Żyś z Izajasza? Mówi, że po pierwsze to jest cytat, który dokładnie odpowiada życiu tego bogacza, bo tam, zauważcie, było napisane, że on od rana do wieczora dobrze się bawił. To jest napisane, że od rana gonią za trunkami, do późnej nocy roz... rozpalają się winem. I mówi, gdyby ten przeczytał ten tekst, bo on od rana do wieczora się bawił, to by doszedł do tego zdania, że nie dostrzegają dzieł Pana, nie dostrzegają dzieła Jego rąk. I biskup Ryś mówi przepiękne zdanie, za to go tak kocham, on, ma, on to ma. Mówi, jakiego dzieła by dostrzegł ten bogacz, nie? Jakby jakie dzieło Boże by zobaczył? Mówi ksiądz biskup Rzegorz Ryś, że zobaczyłby owrzodzone arcydzieło leżące pod jego domem. Czyli nie chodzi o dzieła Boże w takim sensie, żeby zobaczył, że Pan Bóg robi takie albo inne rzeczy w świecie, że Pan Bóg jest dobry, że Pan Bóg pomaga, że Pan Bóg, nie wiem, do tego, tamtego wzywa tak dalej, nie. Mówi, że dzieło, które by zobaczył, gdyby żył słowem, to by zobaczył arcydzieło leżące, owrzodzone arcydzieło leżące pod jego, pod jego drzwiami. Dlatego, że ten człowiek, łazasz, to jest dzieło Boże. Ten, kto nie żyje słowem, nie dostrzeże w drugim człowieku dzieła Bożego. Kani, co dzisiaj z tej, z tej przypowieści płynie? Oczywiście w tej interpretacji, mnie ona bardzo porusza. Kani, to nie posiadanie albo nieposiadanie pieniędzy jest dobre albo złe. To nie wielkie bogactwa, albo brak bogactwa, powodzenie, szczęście, sukces, sława, niesława, cokolwiek innego. Nie to jest wyznacznikiem, czy pójdziesz do nieba, czy nie, czy będziesz żyć dobrze, czy nie. Wyznacznikiem jest to, czy się kierujesz w swoim życiu słowem. Dlatego, że jeżeli będziesz się tym słowem kierować, to możesz być bardzo bogatym człowiekiem, jednocześnie z tego twojego bogactwa będzie korzystać bardzo wielu tych, którzy tego potrzebują, i dzięki Bogu, że będziesz bogaty, bo będziesz się mógł podzielić. Jeżeli tego Słowa nie będziesz czytać, to możesz się tego nie nauczyć. Nie mówię, że to niemożliwe oczywiście, ale mówi Abraham, problemem tego człowieka było to, że on nie żył Słowem. Nie pozwolił, żeby Słowo go pokierowało w tym, co ma robić. Kochani, ja wiem, że tłukę wam tu już wielokrotnie, żyjemy Słowem, czytamy je nieustannie, ciągle pytamy się Słowa Bożego co mamy robić. Nie, my lubimy coś innego. My lubimy mieć poglądy, do tych poglądów sobie wyciągnąć jakiś cytat z Pisma Świętego i sobie te poglądy usprawiedliwić tym cytatem. Kocham to. Ostatnio, przepraszam, to będzie taka dygresyjka, może dygresyjka, nie, no może niepotrzebna, a powiem. Ktoś taki komentarz napisał. Ktoś tam się żalił, jakaś bardzo natchniona katoliczka, bo widać, że to jest bardzo wierząca osoba, przynajmniej tak się wydawało, która bardzo się żaliła na Dominikanów. Że się rozczarowała, bo filmy jej się nie podobają na Dominikanie.pl i w ogóle na Languście, i że my jesteśmy zeświadczeni, i tak dalej. I napisała bardzo prosto, że po prostu Dominikanie zeszli na psy. Strasznie piękne słowo. Chciałbym być jak ten pies z tej Ewangelii. Chciałbym być jak ten pies z tej Ewangelii. Tak nam kiedyś podobno powiedział kardynał Wyszyński. Miał podobno powiedzieć Dominikanom, że ich głównym powołaniem to jest bycie jak te psy z Ewangelii o Łazarzu, czyli chodzenie i lizanie ran ludzi, lizanie ich wrzodów, żeby ich trochę mniej bolało. To jest moje powołanie, o tym mówi Pismo Święte. Jakbym je czytał, to bym wiedział. Ja jestem pies pański, tak mówi moja nazwa, Dominikanin, pies pański. Tu jest Ewangelia o mnie. Jeżeli będę to słowo czytał, to zobaczę wezwanie od Pana Boga. Adaś, ty jesteś pies, idź lizać wrzody. Żyjmy słowem. Kochani, żyjmy słowem. Słowo nam podpowie, co robić. Słowo nam pokaże, którędy. Słowo nam powie, gdzie musisz się nawracać. Słowo ci powie, gdzie jesteś egoistą. Słowo ci wszystko powie. Bez słowa, bez słowa się nie da. O to by dzisiaj chodziło w tej Ewangelii. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za, za kolejne spotkanie. Dzisiaj niedziela, kiedy jestem w Holandii. Wczoraj skończyłem chyba rekolekcję w Amsterdamie, a dzisiaj mam w niedzielę i w poniedziałek w Hadze. Jeżeli gdzieś ktoś w tych okolicach, to zapraszam. Możemy się spotkać. Programy są tam gdzieś na Facebookach czy innych stronach. Znajdziecie. Ściskam, pozdrawiam, błogosławie i miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Z Bogiem. Pa!